Warszawie była taka ciotka, no, jego wujka, żona miała na Emilii Plater sklep spożywczy. I wiesz, i ja byłam u niej, mama prosiła, żebym ja mogła być u niej, bo ona miała syna takiego, nie wiem, on wtedy 4-5 lat miał, ten Neciek, żebym ja się zaopiekowała tym synem, a ona w tym czasie w sklepie, na Emilii Plater miała ten sklep. I wiesz, no ja później, mama przyjechała, a później wybuchło powstanie i tak było, wiesz. Najśmieszniejsze było, że jak powstanie wybuchło, to tylko ja byłam z tym Neczkiem w domu, a ojciec, a gdzie mama i ciotka, to nie wiadomo. To gdzieś tam się w Warszawie pętały i później przyszli, jakoś się przedarli tam do tej, przez pole Mokotowskie. To podobno 2 dni szli przez pole Mokotowskie, bo nie mogli, wiesz, co się ruszyli, to posuwali serię karabinów. I w końcu, jak już przyszli do tego domu, tam gdzie ta ciotka, mówię ci, Emilii Plater 6, to do dziś pamiętam, to na rogu była chorza i tam na tej chorzej był niemiecki urząd Frontleitstelle, czyli tam wysyłali stamtąd Niemców, rejestrowali i wysyłali na front. I tam była piekarnia i tam przychodzili i Polacy po chleb, i Akowcy po chleb, i Niemcy po chleb. I ciągle się tam tłukli. I tam cuda były, wiesz, aż w końcu Niemcy, a na rogu Nowogrodzkiej i Wspólnej była poczta główna. I na dachu tej poczty głównej było stanowisko strzelców wyborowych. I z naszej bramy do tego sanatorium świętego Józefa barykady żeśmy zbudowali, z mebli, ze wszystkiego, co się tam dało, ale trzeba było bardzo uważać, bo jak się przechodziło na drugą stronę, to z dachu tej poczty na Nowogrodzkiej strzelcy wyborowi strzelali. I wiesz, zastrzelili kiedyś taką babkę, która przeszła już, ale wróciła się po kota. Jak wracała z tym kotem, to ją zastrzelili. A znowuż takiego kolegę, który na o 5. piętrze chyba, bo to był 4. czy 5. piętro było ta kamienica na Emilii Plater. Wiesz, staliśmy przy oknie i on z lornetką, a z tej poczty posunęli tam pocisk. I jego bardzo ciężko ranili, także jego wzięli natychmiast do szpitala, ale wiesz, potrzebna była trepanacja czaszki, ale elektrownia co raz była, a raz w naszych rękach, raz w rękach niemieckich. No ale jakoś tam i później on wyżył i to był taki Darek Piątkowski, który później był znany taki, pisał w Życiu Warszawy o samochodach. No i był jeszcze taki kolega, z którym byliśmy zaprzyjaźniani, bo już tam było, tych młodzieży było trochę. I myśmy się zbierali w bramie tam Emilii Plater 6. I proszę ciebie, i coraz tam nakręcali te krowy, wiesz. To już było wiadomo, grr, grr, grr i ubudu. I nie wiadomo gdzie. No, pocisk, ta krowa wybuchła koło naszej bramy. To dwie takie koleżanki miałam. Jedna Irenka i druga jej siostra. To Irenkę nie uratowali, a ta siostra została bez nogi.
I wiesz co? No i mówię ci, i ja tak mówiłam już sobie, no Boże, już się tak modliłam, żeby chociaż człowiek nie został bez nogi. No ale później było tak, że wiesz, na dworcu dzisiejszym w Śródmieściu, czyli to było dworzec główny, był wtedy, został pociąg pancerny. I wiesz, coraz pociski się rwały na miasto z tego pociągu. I kiedyś, ale a ciągle przychodzili Niemcy. Niemcy i jakowcy przychodzili do tej piekarni na Chorzej po chleb. I w końcu Niemcy się kiedyś wściekli. I wiesz, z tego dworca głównego puścili goliaty. Wiesz, co to były goliaty? To takie zdalnie sterowane, załadowane amunicją czołgi bezzałogowe. Puścili te goliaty ulicą Emilii Platel od dworca. Od dworca, proszę ciebie. I wysadzili ten dom na Nowogrodzka 85 chyba. I proszę ciebie. I tutaj podjechali od Emilii Platter, tutaj ciotka miała sklep od frontu i brama była, i w tą bramę podjechały czołgi i strzelały, wiesz. Ale szczęście, że okno było jedno na podwórze, więc ja złapałam tego dzieciaka i do piwnicy, a w piwnicy już pełno ludzi było i ten dom zburzony był na... Goliat zburzył dom na rogu Chorzej i Emilii Platter. I wiesz, i rury jakieś popękały i woda przybierała. I ja wiem, że tego Nećka trzymałam na ręku, już mi dotąd była woda i jego trzymałam. No i wiesz, nie mogliśmy się stamtąd wydostać, bo chcieliśmy do tego sanatorium świętego Józefa, ale to wszystko było zabarykadowane i tam nas nie chcieli wpuścić. Znaczy nie mogli, bali się po prostu. No i w końcu jakoś, jak już zburzyli ten dom na rogu Chorza 85, to zobaczyli, że ludzie w piwnicy nie mają wyjścia, to wpuścili nas do tego sanatorium świętego Józefa. I tak żeśmy już dalej później tam do jakichś znajomych na Kruczą, tam żeśmy często nie było wody. To w zależności jak powstańcy opanowali filtry, czy nie. Więc albo była woda, albo nie. Bo wodę się chodziło, ustawiało się wiadra w kolejce, wiesz, a nieraz już masz napełnione wiadra, a tu leci sztuka i bebek ci poprzestrzela. Woda jak złoto ucieka, bo ty się chowasz oczywiście w bramę, jak leci. A raz pamiętam taki incydent, że wiesz, wieczorem to latały i w nocy latały kukuruźniki. One takie charakterystyczne mają dźwięk, wiesz, tak, tak. I kiedyś na nasz dach rzucili worek sucharów. To nareszcie sobie napychaliśmy. Zanim wojsko przyszło i zabrało, to napchaliśmy sobie dzieciaki w kieszenie tymi sucharami. Na Kruczej to znowuż Niemcy tak po dom po domu, wiesz, bombardowali. Samoloty wieczorem albo krowy te nakręcane i dom po domu. Wiadomo było, że najpierw ten, a następnego dnia będzie następny. Pamiętam, że proszę ciebie, tak zburzyli jakiś dom tam na Kruczej. To wiesz,
ludzie byli w piwnicy, to oczywiście ludzi zasypało i tylko takie włosy były, wiesz, kawałki czaszek i głów i włosy w tych ruinach. A później już, jak wiesz, Niemcy ogłosili, że w październiku, że tam, któregoś tam początek października, że jak już zobaczą kogoś na ulicach, to będą strzelać. No i wszyscy, wiesz, całe tłumy szły na rogatki warszawskie. I tam właśnie z tych rogatek to nas, to pociągi szły, woziły do Pruszkowa. Wagonów zabrakło, to Niemcy, wozy takie, niemieccy żołnierze to byli tacy chłopi, jacyś ze wsi, i wywozili na wozach, wiesz, i nas wywieźli do tego Pruszkowa, nie do samego obozu, tylko po drugiej stronie toru. Myśmy wysiedli i od razu ludzie, którzy tam mieszkali, to nas wciągnęli tam do ogródka, powiedzieli, że my, powiedzą, że my tu pracujemy, żebyśmy tam, no i żeśmy tam chyba dzień czy dwa byli, a później poszłyśmy z mamą pieszo dosłownie do Żyrardowa. Wiesz? I tam w Żyrardowie były mojej babci siostry, rodzina. I tam żeśmy jakiś czas były, później już oni też widocznie mieli nas dosyć. I ja z mamą i pojechałam do Skarżyska, do wujka mamy mojej brata, który był taki, rozumiesz, mądry, że zostawił swoją żonę z dwojgiem dzieci i gdzieś tam się pałętał po kolejach, bo on był jakimś maszynistą, coś takiego. I też żeśmy dwa dni w piwnicy siedziały, bo takie bombardowanie było z tego Skarżyska przez radzieckie kukuruśniki. Tylko wiesz, wieczorem to tylko pap, 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 te kukuruśniki tak. I wiesz, a ja z mamą i ta jego żona i dwoje dzieci bez, wiesz, żadnych, wtedy jakaś wymiana pieniędzy była, wiem, no żeśmy dosłownie byli bez niczego, bez żadnych możliwości. I już wojna się skończyła i szły transporty z Berlina żołnierzy. Więc wiesz co, nie wiem, czy to ja wpadłam, czy to mama na taki pomysł. Chyba ja, bo mama by mi tak bardzo nie pozwoliła. Więc ja tam jakąś herbatę, jakąś kawę w butelkach nosiłam na... Sprzedawałam tym żołnierzom, wiem, że jakieś kalosze sobie kupiłam za to. I wiesz, a w ogóle to nie było bezpieczne, bo na przykład rozpalali ognisko, a wiesz, a tu jakiś wybuch, bo jakieś były niewypały tam. No i w każdym bądź razie, później jak już zaczęły chodzić pociągi mniej więcej, nie można było tak normalnie jechać, tylko się wynajmowało od żołnierzy tak zwaną ciepłuszkę. To był wagon, wiesz, w którym był piecyk, w którym się paliło. I żeśmy taką ciepłuszką z mamą dojechały do Chełma.